Dzień dobry Państwu, Magda Żakowska i Jacek Szczerba. Dzień dobry Jacku. Dzień dobry. Ja oszczędzam się, bo za chwilę będę mówił dużo. No właśnie, bo słyszałam, że ostatnio widziałeś dwa interesujące filmy. Że interesujące, to nie wiem, ale zaraz się okaże. Pierwszy nazywa się Obiecująco. Kobieta, która pragnęła mężczyzny. To ty powinieneś właściwie oglądać, nie ja. Ale już po tytule jest coraz gorzej. Znaczy jest jeszcze pewnie jeden atut dla kobiet, zwłaszcza tam Marcin Dorociński występuje. To jest film mieszany, jest mocna, duński z polskim udziałem. Bohaterką jest pani fotograf mody. Fotografuje w Paryżu i tam w hotelowej knajpce zobaczy Polka? Nagle... Dunka. Zobaczy nagle przystojnego faceta, to jest Dorociński, no i po prostu nie może oszaleje się oprzeć. Tak, zaczyna za nim chodzić, on to zauważa, no nieważne. On jest żonaty, ona jest zamężna, ale to jest szaleństwo, to jest po prostu silniejsze od niej. Ona próbuje się z nim rozstać. On z początku jest zdystansowany, ale później daje się przekonać. No, ona oczywiście chce zerwać jednak, no bo ma też dziecko, a tego męża, jej Duńczyka, gra facet, który gra Michaela Blomqvista w Millennium, więc w ogóle wszystko wydaje się jakby niemożliwe do konsumpcji, ale jednak kiedy ona już chce z nim zerwać, on jest Polakiem z Warszawy, ze szkoły głównej handlowej i nagle ona dostaje propozycję, żeby następną sesję wykonać nie w Mediolanie, tylko w Warszawie, no jak tam przyjedzie, no to już wiadomo. To musiało być przeznaczenie po prostu. Tak. You are my destiny, taka piosenka była kiedyś. No ale wszystko razem niestety wygląda tak, jakby można było ten film spisać taką formułą, jak sobie mały Kazio wyobraża perwersję. Sceny erotyczne, to jest reklamowane jako film erotyczny, są niewyobrażalnie śmieszne. To, co sobie oni mówią, nawet nie to, co robią, to, co oni mówią przy okazji, jak jedno opędza się od drugiego, jak wygląda to szaleństwo, zdaniem ale autorów filmu. Ale możesz bliżej filmu jakoś, bo... Nie, no nie mogę bliżej, no ja właśnie chciałbym być dalej od tego filmu. To jest jeden z niewielu przypadków ostatnio w kinie, kiedy zastanawiałem się co chwilę, czy wyjść z tego filmu, czy nie. Wytrwałem do końca. Właściwie sam sobie chciałbym order jakiś przykleić do piersi, jako dowód bohaterstwa, ponieważ jest to nieznośnie infantylne. Ani perwersyjne, ani psychologicznie przekonujące, ani ładnie sfotografowane, ani nam to niczego nowego nie przynosi w kwestii relacji damsko-męskich. Ani pan Dorociński nie ma tam nic do grania, myślę, że był zażenowany niektórymi kwestiami, ale aktor mówi to, co mu napiszą, nie może dialogów przerabiać na swoją modłę. No więc zastanawiałem się, skąd to się wzięło w dystrybucji firmy Gutek, film bardzo przecież nobliwy, szlachetny i najlepsze rzeczy na świecie, no ale pewna urocza pani z branży filmowej wytłumaczyła mi, że to być może się wzięło z tego, że producentem tego filmu jest ta sama firma, która produkowała Melancholię von Trier'a i to jest po prostu w pakiecie kupione, no i trzeba to puścić. Nie wiem, czy to prawda, ale urocze panie z branży filmowej z reguły mają rację. No dobrze, ale czy to jest feministyczny manifest? Nie, żaden feministyczny manifest, nie, błagam cię, nie chcę być mizoginem, na ale naprawdę po takim filmie tak nie lubi się kobiet, no. To znaczy, można powiedzieć wtedy obrzydliwie, nic mnie nie obchodzą w kinie, potrzeby erotyczne, nieładnych dunek na przykład i wtedy się wszyscy obrażą, no po prostu... Ja już się chyba obraziłam. Właśnie, tak, nawet jako nie dunka. A, tak, źle się dzieje w państwie duńskim, można było powiedzieć po tym filmie, po prostu. No.